Renault Laguna 2, faza pierwsza, 30V6, 24V, demontaż kolektora ssącego. W pierwszej kolejności odłączamy sobie akumulator, oczywiście plastikową obudowę zdjąłem już wcześniej, nasadka sześciokątna 10 mm. Zdejmujemy plastikową osłonę silnika, po prostu podnosząc ją do góry. Odłączamy czujnik temperatury powietrza zasysanego, zgniatając tutaj tą metalową spinkę i wysuwając wtyczkę do góry. Następnie odłączam złącze elektryczne obudowy przepustnicy z silnikiem. Podważam tutaj ten plastik, jednocześnie wysuwając wtyczkę. Następnie odkręcę sobie pierwszą część węża powietrza dolotowego. Ja zastosuję sobie do tego celu nasadkę sześciokątną 7 mm. Możecie użyć także płaskiego śrubokrętu. Zdemontuję plastikową pokrywę bezpieczników. Być może będzie widać nieco więcej. Następnie po prostu wysuwam rurę. Odłączamy wąż od my. W tym celu wciskam tutaj plastikowe zabezpieczenie. Jednocześnie pociągając, demontuję sobie drugi fragment rury. Identycznie nasadka siódemka. Ok, mamy swobodny dostęp do przepustnicy. Wkręcamy cztery imbusy. Pierwszy, drugi, trzeci oraz niewidoczny tutaj czwarty. Imbus 5 mm. Przepustnica odkręcona, delikatnie odspajamy ją od kolektora. Odejdzie nam. Odłączamy delikatnie odmę. Przepustnica, jak widać, wymaga czyszczenia. Wyczyścimy to ładnie. Tutaj w kolektorze ssącym została nam uszczelka przepustnicy. Za ten języczek tutaj możecie ją delikatnie wyjąć. Oto i uszczelka. Jest jednorazowa, należy zakupić nową. Ta jest nawet już cała twarda, także nic z niej nie będzie. Odłączę teraz przewód od pochłaniacza par paliwa. Ściskacie ten przewód i ładnie wychodzi. Odłączamy także przewód doprowadzający podciśnienie do serwa hamulcowego. Odblokowujemy tutaj ten plastik, ściskając go i pociągamy, delikatnie wysuwając przewód. Dla ułatwienia odkręcę sobie także osłonę ozdobną poduszki silnika po lewej stronie. Dwie śruby tutaj i tutaj. Torx T30. Po prostu podnosimy do góry. Ta operacja nie jest konieczna, ale jeżeli demontujecie kolektor po raz pierwszy, zapewni Wam to lepszy widok tutaj od tej strony podczas wysuwania, jak i wsuwania kolektora. Następnym krokiem jest zdemontowanie plastikowego korytka kablowego. Tutaj macie takie dwa plastikowe zatrzaski. Podważamy to, delikatnie pchając koryto w przód, czyli w stronę grodzi, i ten plastik nam się tutaj ładnie otwiera. Druga strona identycznie. Delikatnie wyjmę sobie tutaj przewody, aby mi nie przeszkadzały. Następnie koryto po prostu unoszę do góry. Tutaj macie także dwa plastiki. Wsadzając tutaj nawet palec, można je delikatnie otworzyć. Zobaczcie, jak to jest skonstruowane. Także podważamy tutaj, jak i tutaj, i demontujemy koryto. Odłączamy czujnik ciśnienia kolektora ssącego. Kiepsko go widać, tutaj należy podważyć wtyczkę. Tak ta wtyczka tutaj siedziała, ja ją teraz wysunąłem. Tutaj tą końcóweczkę musicie plastikową podważyć i wysunąć. Możemy odkręcać właściwe śruby kolektora ssącego. Tutaj macie pierwszą śrubę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą oraz siódmą. Nasadka sześciokątna, 8 mm. Na początku poluzowuję sobie lekko wszystkie śruby, aby następnie finalnie je odkręcić. Te dwie śruby są dłuższe od pozostałych. Oczywiście dobrą starą praktyką warsztatową jest wkręcanie śrub dokładnie w to samo miejsce, z których je wykręciliście. Tak więc warto sobie ponumerować 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i poukładać je po kolei. Lub chociażby na podszybiu, zgodnie z kolejnością. Ok, mamy odkręcone wszystkie śruby. Możemy zdejmować kolektor. W tym celu unoszę go delikatnie z tej strony. Trzymając go lekko w górze, wysuwam go w stronę akumulatora. I tak jak widzicie,
kolektor nam ładnie wychodzi. Oczywiście uszczelka kolektora ssącego również jest do wymiany. Tutaj macie języczek, wyciągacie ją i wymieniacie na nową. Kolektor mamy wymontowany. Na czas niezbędnych prac zabezpieczcie sobie dolny kolektor ssący. Mamy teraz swobodny dostęp do obydwu głowic od góry. Możemy wymieniać cewki, świece. Ja akurat w przypadku tego egzemplarza zajmę się uszczelnieniem pokrywy zaworów. Będę musiał to po prostu odkręcić, uszczelnić zgodnie z zaleceniem producenta i złożyć do kupy. Zapewne te czynności przedstawię Wam także w kolejnych filmach, jeżeli oczywiście będziecie zainteresowani. Montaż wykonujemy w odwrotnej kolejności. Czyścimy sobie powierzchnię przylegania kolektora. Tutaj w kolektorze ssącym macie takie dwa otwory wraz z gumowymi tłumikami drgań. Musicie trafić kolektorem w te dwa trzpienie. Tutaj kolektor ma się nasadzić. Celujemy teraz delikatnie tutaj. Ma to lekko wejść. O właśnie. Pamiętajcie, te dwa otwory to te dłuższe śruby, reszta krótsze. Dokręcamy kolektor ssący. Kolejność, jak i moment dokręcania śrub jest istotny. Pierwsza śruba to ta śruba, druga śruba to ta śruba, trzecia w kolejności jest ta, czwarta jest ta, piąta śruba to ta śruba, szósta ta i ostatnia, siódma to ta śruba. Zasada jest identyczna jak przy śrubach dokręcających głowice. Jest to stara, dobra, znana metoda warsztatowa na tak zwanego ślimaka, czyli od śruby środkowej do zewnętrznej. Kolektor ssący dokręcamy w dwóch etapach. Pierwszy etap to wstępne dokręcenie śrub w podanej przeze mnie kolejności. Moment 5 Nm. Po wstępnym dokręceniu śrub pora na dokręcenie finalne. Moment finalnego dokręcania to 8 Nm. Robimy to w takiej samej kolejności. Śruby mocujące przepustnicę do kolektora ssącego dokręcamy momentem 13 Nm. I to w sumie tyle. Kolektor ssący mamy zamontowany, dokręcony. Całość nie powinna zająć Wam więcej niż pół godziny.